Dobry wieczór, Patryk Schulz, Witam Państwa w najnowszym wydaniu podsumowania bieżących wydarzeń z polskiej przestępczości zorganizowanej Mafia News. W tym odcinku m.in. o kolejnych zatrzymaniach w sprawie gangu pseudokibiców Wisły Kraków, gdzie w tle pojawia się przeznaczanie wypłat zawodników na zakup hurtowej ilości narkotyków. Oraz o liście żelaznym dla 30-letniej Magdaleny K, poszukiwanej czerwoną notą Interpolu a także o zabezpieczeniu 1,4 miliarda złotych z przestępstw narkotykowych i internetowych. Zapraszam! Uderzenie w przestępczość akcyzową Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej w trzech województwach, Dolnośląskim, Lubuskim i Mazowieckim, zlikwidowali trzy fabryki nielegalnych papierosów. Zabezpieczono w nich niemal 10 milionów sztuk papierosów bez znaków akcyzy, 10 ton tytoniu oraz sprzęt służący do produkcji i pakowania papierosów. Według szacunków tylko jedna maszyna mogła dziennie wyprodukować nawet milion papierosów. W trakcie realizacji zatrzymano 18 osób. Usłyszały one zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, produkcji wyrobów tytoniowych bez zezwolenia oraz popełnienia przestępstw karno-skarbowych. Skarb państwa w wyniku działalności gangu został narażony na straty rzędu 21 milionów złotych. Zatrzymania podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy CBSP i KAS dokonało zatrzymań pięciu osób podejrzanych o wyłudzenie niemal 7 milionów złotych nienależnego zwrotu podatku VAT. Działania służb zapobiegły wyłudzeniu pieniędzy w kwocie półtora miliona złotych. Podejrzanym grozi do 15 lat za kratkami. Wszystkim postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a dwóm dodatkowo kierowania tą grupą. W śledztwie występuje już 30 podejrzanych. W toku podjętych czynności na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie o wartości 2,3 miliona złotych. Wpadły kolejne osoby związane z klubem Wisła Kraków. Policjanci CBŚP zatrzymali kolejne cztery osoby w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej, wywodzącej się ze środowisk pseudokibiców Wisły Kraków. Tym razem realizacja dotyczyła wątków gospodarczych, polegających na spowodowaniu szkody w majątku klubu sportowego Wisła Kraków w kwocie rzędu 7 milionów złotych oraz narażenia na kolejną szkodę w kwocie 2,5 miliona złotych. Pieniądze miały zostać przeznaczone na realizację niekorzystnych umów, na usługi marketingowe czy poszukiwanie sponsorów. Ponadto z kasy klubu przywłaszczono kilkaset tysięcy złotych, które były przeznaczone na wypłaty dla zawodników. Wśród zatrzymanych znalazły się Marzana S., była prezes Wisły Kraków oraz Anna MZ z zawodu położna, żona gangstera Wisły Sharks o pseudonimie Zielak. Jak nieoficjalnie ustalił dziennikarz superwizjera Szyman Jadczak, Anna MZ miała zarabiać na przestępczym procederze nawet 100 tysięcy złotych miesięcznie, a pod szpital, w którym jako położna zarabiała prawdopodobnie około 3 tysięcy złotych, przyjeżdżała nowym Porsche. Wiele wskazuje na to, że pieniądze wyprowadzone z kasy klubu przeznaczone były też na zakup narkotyków i finansowanie innej działalności przestępczej. Skarb państwa mógł stracić 10 milionów złotych. CBSP, Straż Graniczna i KAS zlikwidowały nielegalną pakowalnię papierosów. Na miejscu przejęto 800 tysięcy gotowych papierosów. Skarb państwa na działalności nielegalnej pakowalni mógł stracić nawet 10 milionów złotych z tytułu niezapłaconych podatków. Zabezpieczono 100 tysięcy złotych na poczet przyszłych kar. Podczas działań zatrzymano aż 26 osób, którym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i popełniania przestępstw karno-skarbowych. Wielkopolscy przedsiębiorcy i fikcyjny obrót fakturami. Poznańscy agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali czterech przedsiębiorców z województwa wielkopolskiego, którzy działając w branży transportowej i mechaniki pojazdowej, mieli być zamieszani w fikcyjny obrót fakturami VAT. Szacuje się, że straty skarbu państwa wynikające z procederu wynoszą około 10 milionów złotych. Podstawą wyłudzeń był fikcyjny obrót częściami samochodowymi. Gang przedsiębiorców działał w latach 2013-2018. 29 milionów złotych wyłudzone z mas upadłościowych. Warszawskie CBA ujęło trzy osoby podejrzane o udział w działaniach polegających na wyłudzaniu pieniędzy z mas upadłościowych spółek zajmujących się remontami linii kolejowych. Pod lupą śledczych znalazły się postępowania upadłościowe prowadzone wobec ośmiu stołecznych spółek. Wyłudzane pieniądze były prane z wykorzystaniem szeregu fikcyjnych podmiotów gospodarczych. Łącznie wyłudzenia mogą sięgać 29 milionów złotych. Pierwsze realizacje w sprawie miały miejsce w 2017 roku. W sprawie występuje już 27 podejrzanych. Wśród nich znalazł się syndyk mas upadłościowych. KAS ujawniła papierosy warte blisko 1,5 miliona złotych. Dwie kontrole Wielkopolskiej Krajowej Administracji Skarbowej doprowadziły do przejęcia 1,3 miliona sztuk nielegalnych papierosów o wartości przeszło 1,4 miliona złotych. Pierwsza z kontroli została przeprowadzona na Drodze Krajowej nr 92. Tam ujawniono papierosy z białoruskimi znakami akcyzowymi, a druga w jednej z podpoznańskich firm spedycyjnych. 126 tysięcy paczek nielegalnych papierosów. Tymczasem podlaska KAS zatrzymała transport 126 tysięcy paczek nielegalnych papierosów, ukrytych w bębnach na kable elektryczne. Skarb państwa mógł stracić w ten sposób blisko 3 milion złotych. Podobnie jak w poprzednim przypadku, papierosy posiadały białoruskie znaki akcyzy. Kierowca TIRA został przesłuchany w charakterze świadka. Organizatorom przemytu z Białorusi na teren Unii Europejskiej grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Analiza rozliczeń VAT. W pierwszym półroczu 2019 roku Krajowa Administracja Skarbowa ustaliła aż 29 tysięcy podmiotów gospodarczych, które choć nie zarejestrowały się dla celów podatku VAT, wystawiły niemal 63 tysiące faktur, z których podatek VAT wyniósł 457 milionów złotych. Na poczet zaległości podatkowych zabezpieczono już 300 milionów złotych. Identyfikacja takich nieprawidłowości jest możliwa dzięki wykorzystaniu do analiz plików JPK VAT, systemu STIR, oraz silnika analiz. Handlowali krajanką tytoniową. Strażnicy graniczni z placówki w Grzechotkach i funkcjonariusze KAS z Pietrkowa Trybunalskiego zabezpieczyli półtorej tony krajanki tytoniowej, wartej ponad milion złotych. Trefny towar ujawniono w trakcie kontroli drogowej samochodu Peugeot Boxer na terenie województwa łódzkiego. Do sprawy zatrzymano 39-letniego kierowcę, w którego mieszkaniu i pomieszczeniach gospodarczych ujawniono także półfabrykaty do produkcji papierosów, a nawet wykrywacz i lokalizator urządzeń podsłuchowych. W ręce śledczych wpadł również 26-latek, odpowiedzialny za handel krajanką tytoniową. Zlikwidowana fabryka metaamfetaminy Nadwiślański oddział Straży Granicznej zlikwidował fabrykę metaamfetaminy i zatrzymał trzech obcokrajowców, którzy zajmowali się produkcją oraz dystrybucją narkotyku. Na miejscu zabezpieczono 6,5 kg pseudoefedryny, która mogłaby posłużyć do produkcji 4,5 kg wysokiej jakości metanfetaminy. Wartość takiej ilości środków odurzających wyniosłaby około 650 tysięcy zł. Zatrzymani do sprawy mężczyźni to Wietnamczycy na stałe mieszkający w Czechach. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im karanie mniejsza niż 3 lata pozbawienia wolności. Akt oskarżenia i straty na 39 milionów złotych. Lubelska Prokuratura Regionalna wystąpiła do sądu okręgowego w Zamościu z aktem oskarżenia wobec 42 osób, które zajmując się nielegalną produkcją oraz obrotem papierosami i tytoniem miały narazić skarb państwa na straty rzędu 39 milionów złotych. Wyroby tytoniowe pochodziły z Ukrainy, a za ich rozprowadzanie w Warszawie odpowiadała tzw. Grupa Józefowska, spod warszawskiego Józefowa. Większa grupa współpracująca z Józefowską działała na terenie Bydgoszczy. Gangi obracały tytoniem w ilości co najmniej kilkunastu ton. Oskarżeni za kierowanie grupą mogą trafić za kratki na 10 lat, a za samo uczestniczenie w niej grozi 5 lat pozbawienia wolności. Przestępstwa akcyzowe mogą pociągnąć za sobą kary do 6 lat więzienia i wysokie grzywny. Zabezpieczono 1,4 miliarda złotych. Nowe przepisy dotyczące tzw. konfiskaty rozszerzonej pozwoliły na zabezpieczenie pieniędzy w kwocie aż 1,4 miliarda złotych. Teraz przejmie je skarb państwa. Suma ta pochodzi z przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy pochodzących z przestępstw narkotykowych oraz oszustw internetowych. Przy okazji zabezpieczenia tak dużej kwoty polska prokuratura i służby takie jak CBSP współpracowały m.in. z Europolem, Interpolem czy DEA, czyli amerykańską służbą do zwalczania przestępczości narkotykowej. Akt oskarżenia za dziką reprywatyzację. Prokuratura Regionalna we Wrocławiu wystąpiła do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa z aktem oskarżenia przeciwko 13 osobom w związku z głośną aferą dzikiej reprywatyzacji stołecznych nieruchomości. Afera dotyczy nielegalnego przejmowania nieruchomości w zamian za łapówki, które, jak ustalono, wyniosły ponad 2 miliony złotych. Same straty spadkobierców i Skarbu Państwa szacuje się natomiast na przeszło 90 milionów złotych, zaś wartość nieruchomości na kilka miliardów złotych. Magdalena Kach chce listu żelaznego. 30-letnia Magdalena K., poszukiwana czerwoną notą Interpolu za kierowanie narkotykowym gangiem, związanym ze środowiskami krakowskich pseudokibiców, poprosiła Sąd Okręgowy w Krakowie o wydanie tzw. listu żelaznego. Dzięki temu mogłaby wrócić do kraju i odpowiadać karnie, ale mając jednocześnie gwarancję pozostania na wolności, aż do czasu zapadnięcia wyroku w sprawie. To wszystko w tym wydaniu programu Mafia News. Dziękuję za uwagę. Na kolejne zapraszam już niebawem. Patryk Szulc. Nagranie zostało zrealizowane przy pomocy Seasound Studio w Łodzi